Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Droidster52 i moi drodzy, witam was w 53. odcinku z gry Zagrajmy w Gothic 3. Moi drodzy, jesteśmy w klanie Młota i tutaj mamy jedno zadanie do wykonania, czyli orkowie spod mostu i myślę, że od razu możemy iść już to zrobić. Wiemy, jaka jest sprawa z kopalnią, ponieważ rozmawialiśmy na ten temat z Reto. Już parę na... Boże, kiedy to było? To było chyba w 7 albo 8 odcinku Zagrajmy. Albo w 9. Masakra. Bo jak pamiętacie, byliśmy tutaj już wcześniej. Nie chcemy tu awantur. Jasne? Ponieważ chciałam się dostać właśnie do Xerdasa i tak to wszystko wyszło. Tak, idziemy pokonać orków i później wejdziemy sobie w głąb jakby obozu jeszcze, żeby zobaczyć, co tam jest do zrobienia. Kopalnią się nie będę od razu zajmować, ponieważ uważam, że się to mija z celem, nie potrzebuję tego. Więc po prostu kopalnia to jest inny w ogóle czas, na inny moment. Są orkowie. Bardzo mnie to cieszy. O, pięcioro was jest, byłam pewna, że czworo. Dobra, damy sobie radę? Nie wiem. W sumie to są tylko tacy wojownicy raczej. Ojej. Raczej bez kłopotów. Raczej bez kłopotów? Nie wiem. Trochę odbiegnę, bo widzę, że już pomału jest nieprzyjemnie. Zdążę? Zdążę, wyczekacie normalnie. Oj. Niedobrze. Jeszcze ten bizon mi się tu kręci. Jak mnie cała grupa zaatakuje tych bizonów. Ty masz zero praktycznie. Dobra. Tak, jeszcze cios. Jak zrobimy, to będzie dobrze. Pięknie. Znowu, jak zwykle, u mnie chodzi pralka, jak nagrywam. Nie, no dobra, już nie jak zwykle, bo nie zawsze chodzi pralka. Ale teraz chodzi i mam wrażenie, że ją słychać. Bo jestem przewrażliwiona na punkcie pralki. XD. Dobra, czy coś tu jest? Bo ta dolinka wygląda dosyć interesująco. Jakieś złoże rudy na przykład. Tu ktoś schował. Nic z tych rzeczy. Niestety. Tu jest jakaś ładna roślinka. A tu jest ładny przesmyczek, gdzie byłam. Okej. Dobra, no to w takim razie idziemy z powrotem do klanu. Nie wiem, kto mi to zadanie zlecał, ale a propos w ogóle, jak my stoimy z tym... Ja powinnam sobie dokoksić się w wytrzymałości i zdrowiu i na razie ten topór to zostawić. Bo mamy bardzo mało życia, jak na ten etap gry. I wypadałoby to naprawić i te punkty przeznaczyć w coś innego. Ewentualnie w mikstury stałe, ale tutaj... No nie wiem, jakby... Wolę się chyba udać do Innosa. Tylko tak, gdzie jest jakiś tutaj chramik? Przy Ardei w sumie jest. Dawno tam nie byliśmy, więc możemy się tam przejść. Niech będzie. Dzień dobry, ale to jest ładna trawka, pięknie wszystko. Rośnie. O, stąd tylko pohandlować mogę, dobra. Wszystko jest możliwe. Ale tu jest chram. Tak. Zainwestujmy w wytrzymałość. Tak, żeby mieć... ...200 wytrzymałości. I w życie. Daj. Dobra, trochę spieprzyłam, bo sobie źle klikłam. No i dobra. I tak na razie się to będzie prezentować. Nie pamiętam, czy potrzebuję 200 wytrzymałości, czy 250. Mam nadzieję, że 200. Nie słuchałbym tego. Bo... no. Ale życie nam się na pewno przyda.
w życie wypada tutaj dawać i to całkiem dużo nawet. Zresztą w sumie to jest główna rzecz, na którą będziemy wydawać teraz punkty. Lepiej zważaj na słowo. Dobra, wracamy do klanu Młota. Ja mam kawkę do nagrywania dzisiaj. Tak, pewnie. Miło się z tobą. Dobra. Czy tutaj ktoś jeszcze coś zleca? Nie masz nic do roboty? Nie, nie mam nic do roboty. Dobra. A tutaj nie było przypadkiem tajemniczego przejścia do tajemniczej osoby? Gorzej już być nie może. To tutaj czy nie tutaj? Tutaj. Bo to jest ten gość, co nam zlecał chyba. Jesteś tu? Tak. Nie chcemy tu awantur. Jasne? Okej, okay. I ty nie chcesz nic wiedzieć. Okej, tam jest klan Wilka. Miło wiedzieć. Robi się wieczór, prawda? Nie, jest 14. Po prostu jest troszeczkę zamglone tak jakby. Ale dobra. Czyli orkowy spod mostu, podejrzewam, że... Nie wiem, czy nam ktoś to zleca, czy nie. Zaraz się dowiemy. Chodźmy dalej. Mamy wojownika. Wojownik myśliwy. O właśnie, z tobą jeszcze warto pogadać. Od jakich poszukiwaczy złóż? Od Volkara i jego ludzi. Są poza wioską, szukają rudy. Dopóki orkowie okupują kopalnię, to nasza jedyna nadzieja na zdobycie rudy dla klanu. Wiem, człowieku, wiem. Jesteś poszukiwaczem złóż? Tak, i to jednym z najlepszych. Jeśli nie znajdę złóż rudy, to znaczy, że ich po prostu nie ma. Wiem, człowieku, wiem. Pokażesz mi, jak się szuka rudy? A dasz mi 10 bryłek rudy? Rozumiem. 10 bryłek, no powiadasz. A, ale w zamian zrobię z ciebie wykwalifikowanego poszukiwacza. Obiecuję. A, bo to jest zadanko. Oto twoja ruda. Dotrzymam naszej umowy. Jeśli chcesz, zrobię z ciebie prawdziwego poszukiwacza złóż. Nie trzeba. Potrzebujesz pomocy? Jeszcze więcej. Może faktycznie powinniśmy iść razem. Idź po swoje rzeczy. Wiem, dokąd musimy się udać. Będę tu na ciebie czekał. To chodźmy. Chodźmy do obozu poszukiwaczy złóż. Pójdę przodem. Lepiej się pośpieszmy. Byłam pewna, że ja mam tam iść sama. Ale może mi się coś pokićkało. Ojej, ale Hauke, nie rób takich dziwnych rzeczy, slalomów i tym podobnych. Ale nie powiem, pogoda się zrobiła słaba. Jasne, czemu nie? Co tam jest na górze? Naprawdę myślisz, że robi się coraz gorzej? Interemsting. Tam da się wejść? Gdyby to było tak. Nie wiem, ale to wygląda zajebiście. Zaraz chciałam powiedzieć, że się dowiemy, ale no nie wiem. Zaraz, moment. Tu widać wieżę Xardasa stąd, czy mi się wydaje? Możliwe. Chyba tak, wiecie? Nigdy się jakoś na tym nie skupiałam, ale... Szczerze mówiąc, tak to wygląda z daleka. No i dobra, i tutaj już oczywiście byliśmy. Tylko ja tutaj byłam tak jakby też delikatnie poza wami tak jakby. Bo jak szłam za Bogirem, to on też tędy właśnie szedł. Jesteśmy na miejscu. Patrz, ogień wciąż się pali. Nikogo tu nie ma. Czujesz to? Co? Pełzacze. Sprawdź w jaskini. Może poszukiwacze złóż jeszcze żyją. Co z tobą? Jestem poszukiwaczem złóż, a nie mam nawet kilofa. Dalej, ty się tym zajmij. Żółtodziób. Co ma kilof do zabijania pełzaczy, bo nie rozumiem. Ty żyjesz tu, gościu? Żyjesz. Pokazałeś mu. Co? Nareszcie. Bałem się, że już nigdy się stąd nie wydostanę. Wszystko jest już w porządku. Tak?
Trzeba będzie ciężko pracować, żeby nadrobić stracony czas. No, mam tu coś dla ciebie. Za dużo tych bestii. Ojej, dziękuję. Tam się jakiś goblin przypałętał, tak? Ale możemy rudę pokopać. To jest najważniejsze. A to, że tamten umiera, to chyba sobie poradzi, nie? Dobra, bierzemy, tak? O, Volkar, dobra. Zostaw mnie w spokoju. Bo ty też... Ojej, ile to jest rudy. Czemu tego kopać nie mogę? Niedobrze. Myślicie, że sobie poradzi? Nie wiem. Wiesz co, Volkar? Weź się przesuń. Bo ja bym chciała rudę. A ty mi trochę przeszkadzasz, wiesz? O, jak najbardziej. Można wykopać. Weźmy, zróbmy, tak? Szkoda, że tego nie mogę... Nie ma tu nic więcej. Przepraszam, że tego nie mogę kopać. To jest trochę dziwne. Dobra, pełzacz, żyła kolejna. Tamten se na pewno poradzi. Bije się tylko z goblinem, nie przesadzajmy. Cholera, ale mnie boli łeb. Dobra, zaraz pójdę... Okej... Zaraz mu pójdę, pomogę. Odłóż broń. Kto tu się bije? Słuszna decyzja. Na górze się ktoś leje chyba. Zaraz, moment. Co tu się odpierdziela? Co tu się dzieje? Kto to kurde jest? Brand. Ła, no typie. Kim on jest? Tam jest jeszcze jakiś go... Co tu się dzieje? Zaraz może dojdziemy do tego. A możesz szablu zęba bić. Serio? Nienawidzę tych bestii! Kim ty jesteś? Ocaliłeś nas! Myślałem, że pełzacze nas zabiją. Masz tu trochę rudy. W porządku. Kolejna bestia! Ojej, dobra. Albo ty, albo ja. To miło, że tutaj takie rzeczy się dzieją. O, tu jest do klanu ognia prze... dobra. To już wiem, co będę robić, jak będę chciała tam iść. Jest tu jakiś szamanior? Chyba nie ma. Jest. Jakże miałby nie być? Gdzie ty jesteś? Tu jesteś. Kurde, żeby gobliny miały jakichś magów swoich, nie? Dobra. Wybaczcie, jakieś auto przejechało za mną. Mam okno otwarte. No i tak, i tu byliśmy. Bardzo miło, przyjemnie, fajnie. Ty wracasz na miejsce. Ciekawi mnie, co on tutaj robi, że aż tak wybył. To trochę dziwne. O, dobra, mamy poszukiwaczy złóż. Bardzo przyjemnie. To teraz z tobą jeszcze trzeba pogadać. Już po pełzaczach. Dobrze. Zostanę tutaj i pomogę chłopakom w zdobyciu rudy. A co ze mną? Proszę. Ten amulet dobrze mi służył. Teraz należy do ciebie. Dobra, fajnie. Pewnie mi dał jakiś amulet, który mi się za cholerę nie przyda. Co jest z tą jedną żyłą rudy? Jej się naprawdę nie da kopać? Nie da się. Kurde, szkoda. Dobra,
To wracamy do klanu Młota w takim razie. Bardzo szkoda. No i lecimy dalej. Myśliwy, myśliwy wojownik. Dobra, nic ciekawego. Co mamy dalej? Myśliwy, 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 wojownik. Zabójca orków, cudownie. Wojownik, wojownik. Ktoś tu ma imię? Zabójca, wojownik, no halo. Myśliwy. Tu jest Steinar. Kowal. Metalowy kufer. Dobra, to mnie nie obchodzi. Cześć, Steinar. Na pewno szukasz Ingwara. Jego kuźnia jest nieco dalej. A ty nie jesteś kowalem? Owszem, ale nie jednym z wytapiaczy. Potrzeba ci czegoś? Wiesz co, nie wiem. Kto to taki ten wytapiacz? Zajmuje się wytapianiem rudy. Dobrych kowali w Nordmarze nie brakuje. Jednak tutejszy oręż jest specjalny dzięki użyciu rudy. Tylko jej wytapiacze wiedzą, jak przygotować magiczną rudę do kucia. Wykonują sztabki rudy. Dokładnie. Tylko wytapiacze potrafią z surowej rudy tworzyć prawdziwe sztabki. Jasne, czemu nie? Chciałbym zostać wytapiaczem rudy. Musisz więc porozmawiać z Ingwarem. Do niego należy decyzja w tych kwestiach. Uważaj jednak. Nie bierze do tej roboty byle kogo. Musisz być dobry. Naprawdę dobry. Tak, tak. Potrzebuję broni. Mam tylko zwykłe towary. Dobrą broń kupisz u Ingwara lub u innych wytapiaczy. Mogę ci jednak sprzedać pancerz, jeśli masz magiczną rudę. No właśnie. Muszę sobie załatwić nowy pancerz. Dobra. To będzie cię kosztować 100 bryłek rudy. Dobre towary nie są tanie. No tak, i to jest zadanie od razu. Naucz mnie czegoś o kowalstwie. No i ty nie uczysz czystej. Pokaż mi swoje towary. Schematy. Miecz dwuręczny El Bastardo. No El Bastardo wydaje się, że może być lepszy, wiecie? Zróbmy tak F5 na wszelki. Pokaż to El Bastardo. I sprawdźmy ten schemat. Gdzie to jest? El Bastardo. Nie, no szczerze? Bieda. Dobra, to F9. Runiczny jest całkiem niezły, ale nie mamy sztabki czystej. Zanim zdobędziemy czystą sztabkę rudy, to minie trochę czasu. Mamy pancerz Steinara do zrobienia zadania. To nie będzie prosta. Nic wielkiego się raczej nie wydarzy. O, właśnie tu jest zadanko też. Chcesz coś kupić? Jakieś problemy? Można tak powiedzieć. Orkowie wszystko komplikują. Zamówiłem od klanu Wilka trochę skóry. Po co? Steinar potrzebuje materiałów na pancerze. Jakich skór? Z bizonu. Twarda, solidna skóra. Potrzebuje tuzina. Przynieś je do mnie, a podzielę się z tobą zyskiem. Dam ci, powiedzmy, 12 bryłek rudy. Po jednej za każdą skórę. Fajnie. Gdzie znajdę te skóry? Nie obchodzi mnie, skąd je weźmiesz. Kupię od klanu Wilka, upoluj coś sam. Wszystko mi jedno. Ale jeśli nie chce ci się iść na polowanie, pogadaj z Runem. Jest kwatermistrzem klanu Wilka. Dobra, no w sumie moglibyśmy iść do Runa od razu. O, właśnie on ma przepis na nordmarską starkę. Dziękuję. Nie wiem po co, ale może się przydać. Tak by się właśnie wydawało, że możemy kupić przepis. Gdzie to jest? Nordmarska starka. Butelek nie mam. Dobra, trójeczka. Zjedzmy coś fajnego. I może wypadałoby... Ile mam skór z bizona? Mało chyba, nie? 3. To szczerze, wypadałoby zapolować na bizony. To było takie łatwe. I to nie byłby problem. Może lepiej, jeśli ona będzie tak cały czas. To nigdy do niczego nie dojdziemy. Dobra, to może przejdziemy się. Tam na dole były bizony. Tutaj najwięcej punktów reputacji otrzymamy odbijając po prostu kopalnię. Natomiast ja się do tego spieszyć nie chcę, bo fabularnie na razie... Znaczy wiecie, to jest niby poboczne, ale prawda jest taka, że fabularnie, jeżeli pójdziemy ścieżką Adanosa, to powinniśmy kopalnię odbić.
Dlatego chwilowo kopalnia zostaje przeze mnie nietknięta. Czy te bizony? Tak, są dalej na dole. To dobrze. Nawet bardzo dobrze. Co prawda ich tutaj 12 na pewno nie będzie. Okej, przyszedł już z tyłu też. No i właśnie o tym mówię. One są, wiecie, niby takie rozpierzchnięte, ale już do mnie przyszły, nie? Nie wiem, ile was tu jest. Ale na pewno mi skórek braknie. Cztery... Pięć. Pięć bizonów ubiłam. Ale możliwe, że jest ich tu więcej. Wiecie, one się tak przemieszczają, więc to jest bardzo nawet i możliwe, że gdzieś tutaj sobie będą spacerowały. W ogóle możemy my też przecież pospacerować, nie? Dobra, wyciągnę jeszcze. Są szablozęby, to może niekoniecznie. Niech sobie spacerują. Myślałam, że to jest ognisty golem przez chwilę. Nie wiem dlaczego. Ojej, są aż dwa. Trochę niedobrze, bo chciałabym jednak przejść. O, są bizony. O Jezu. Umierać zaraz będę. Nie ma opcji, że to przeżyję, prawda? Ale by były jaja, bym to przeżyła jednak. Ale ja nie rokuję się. Ty, a jednak. Dobra. Bałam się, że tego nie przeżyję. Co jak co? Halo? O, 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 mogę? Mogę? Halo? Dziękuję. Co jak co? Ale niezłe manto dostałam, no nie? Tu widziałam stado bizonów. Czy mi się śniło? Kto wyciągnął broń? Gobliny. Pilują złóż. Co ciekawe, złota. Przepraszam, czy ten to się zbagował? Nie wiem. No nie powiem, interesujące miejsce na gobliny. Czy mi się wydaje... Chryste, panie, no, proszę cię. O, dobra, nie zauważyłam wilka, mądra jestem bardzo. Okej, bizony za mną biegają. Ty, ale duża grupa, chryste, panie. No, co jest? Się nie zapisałam chyba w ogóle. To była trochę duża grupa tych bizonów. Trochę mam wrażenie, byłoby z nimi nieprzyjemnie. Duża, nieduża, no duża trochę. Co prawda jeden tak się... delikatnie odłącza. No
niedobrze. Dobra, są wilki. Są bizony. Tam jest trochę mniejsza grupa. To już bym wolała zaatakować Tomgo, że jak się dwie na mnie rzucą. Ale chyba nie powinny. Wiecie, aż tyle skór nie potrzebuję, żeby się rzucać na taką wielką grupę. Dobra, jakiś bizon przybiegł, ale co to za bizon? Nie wiem. Ojej. Dobra, więcej ich tu było. Na szczęście atakują w mniejszej grupie. A to jest co za przejście znowu? Gdzie jestem na mapie? Okej, idziemy tu. No dobra. W sumie to się bardzo chętnie przejdę. Jestem ciekawa, co tutaj po prostu jest. Aha, dobra, tu jest ten most i tędy się wraca. Fajnie. Dobra, już jestem. Musiałam na chwilę zatrzymać, bo nie byłam pewna. Dobra, to już wiem, gdzie jestem. Okej, skór powinnam mieć już 12. Tak jest. To możemy wrócić do klanu. Myślę, że w kolejnym odcinku będziemy robić zgodę wytapiaczy, wiecie? Bo tak na ten się na pewno nie wyrobię z tym. Ale na kolejny. Myślę, że już tak. Chodźmy w takim razie do Ketila. No to mamy problem. On był tutaj. Oto twoje skóry. Mam nadzieję, że to zadanie nie sprawiło ci żadnych problemów. Oto twoja ruda. No dziękuję bardzo. No i co my tu mamy? Kolejne jakieś miejsce, kolejni ludzie. Myśliwi. Wojownik, wojownik. Tu jest Ingvar. Ale Ingvara na razie zostawię. Tu powinien być gdzieś taki gościu, który się Ugolf nazywa. I widzę, że chyba śpi. To ty jesteś tym obcym. Jeśli szukasz miejsca do spania, to zapraszam do mojej chaty. Fajnie byłoby mieć towarzystwo. Okej. To czym się zajmujesz? Jestem Ugolf. Najlepszy zabójca orków, jakiego widziała ta wioska. Więc co tam robisz? Gotuję zupę i piję. Już nie poluję na orków. Zrezygnowałeś z jakiegoś konkretnego powodu? Złożyłem przysięgę. Na mój topór. Brzmi głupio. To prawda. Chodziło o zakład. Jaki zakład? Że wypiję butlę tunelowego bulgotu. Bez padania na glebę. Sądziłem, że to nie problem. Ba, żeby to było takie proste. Przez te pomyje urwał mi się film. Nie pytaj o szczegóły. Tunelowy bulgot? Co to takiego? Najpotworniejszy istniejący alkohol. Woda z piekła rodem. Pewnie nie jesteś po prostu dość twardy. Próbujesz mnie obrazić? Ktoś, kto nie potrafi nawet pić, nie ma po co polować na orków. Dość tego. Piłeś kiedyś tunelowy bulgot? Jeśli zdołasz to przełknąć i utrzymać się na nogach, to pójdę z tobą. Stoi. Gdzie ty chcesz ze mną iść? Daj mi ten tunelowy bulgot. Myślisz, że trzymam to w domu? To zdecydowanie zbyt niebezpieczne. Zaraz trochę dla ciebie uważymy. Wciąż jednak potrzeba mi paru rzeczy. Co? Proszę. Masz tu wszystkie składniki. Ha, przygotuj się na niezwykłe doświadczenie. Dawaj wódę. Proszę. Damy radę? Jesteś napakowany niczym bawuł.
Jeśli zechcesz, pójdę z tobą zapolować na orków. Masz. Z pewnością tobie przyda się bardziej niż mnie. Znajdę tu jakieś łupy? Jesteś taki, jaki ja byłem kiedyś. Zawsze starasz się coś dorwać, niezależnie od tego, ile kłopotów może to spowodować. To jak? Jest tu coś? Jasne. Czego szukasz? Złota. Nie wiem, czy Nordmar to dla ciebie właściwe miejsce. Złoto nam się zbytnio nie przydaje. Fanty schowaliśmy w kufrze Tjalfa. Okej, czyli jego nie obgrabiłam? Nauczysz mnie czegoś? Właśnie mnie było ci trzeba. Żaden z tamtych nie może się ze mną równać w zakresie rozwalania orkowych łupów. Za 50 brył rudy pokażę ci, jak to się robi. Aha, bo ty też punkty. Dobra. Oto twoja ruda. Ucz. Gotowy? Tylko jeden punkt? Dobra, ale zadanie to jest zadanie, no. Oh my godness, fuck. Przez przypadek to ukradłam. Dobrze, że gościu się nie skapnie. No i dobra, i główny wódz. A, gość. Chodź tu, niech no ci się przyjrzę. Wyglądasz mi na silnego typa. Taki właśnie powinien być mężczyzna w Nordmarze. Potrafisz pokonać orka? Oczywiście. Inaczej nie zaszedłbyś tak daleko. Przyda nam się ktoś taki jak ty. Fajny masz monolog. A co, jakieś kłopoty? Można tak powiedzieć. Orkowie zajęli naszą kopalnię z piecem. Duma naszego klanu spoczywa w rękach tych włochatych sukinsynów. Nasi przodkowie przewracaliby się w grobach, gdyby się o tym dowiedzieli. Co zrobicie w sprawie kopalni? Skończymy z orkami. To prawda, nie wygląda to dobrze, ale pracujemy nad rozwiązaniem. W międzyczasie Reto trzyma orków w szachu. Potrzeba ci pomocy? Jasne, z radością powitamy każdego, kto potrafi się posługiwać toporem. Zgłoś się do Reto. On ci powie, co należy robić. Co dostanę za moją pomoc? Lubisz złoto? Dostaniesz go pełen kufer. Więcej niż zdołasz unieść. Więcej niż zdołam unieść? Jak dla mnie. Możesz sobie nawet wziąć całe to złoto. Mnie tam ono niepotrzebne. Szukam kowala. Przychodzisz więc we właściwe miejsce. Nawet jeśli to orkowie kontrolują nasz piec, to wytapiacz rudy Ingvar i tak jest mistrzem swojego fachu. Sława jego ostrzy wykracza poza granice naszej krainy. Okej. O kurde, ja nie obgrabiłam tego kuferka. A co się stanie, jak teraz to zrobię? Nic. Inkwizytor. No. I awans. Sprawdźmy to. Gdzie ten inkwizytor? Siła, walka mieczem. To jest jednoręczna. To jest to. No i tak ten mój jest lepszy. Ale naprawdę bardzo fajna broń do tarczy runicznej. W sumie spokój dodaje plus 30 HP. To jest całkiem dużo. No dobra. Jak my stoimy z tymi zadaniami w tym klanie? Pancerz z tej nara to nas będzie... O Jezu, zanim my to zrobimy. Odbij kopalnię. No to też później. Nie będę się teraz w kopalnię pchała. Chodźmy do Ingvara, bo on jeszcze nam da questika. A zresztą chciałabym mimo wszystko tutaj to wytapianie ogarnąć, żeby się nauczyć tego kucia z czystej rudy. Lepiej się nie wtrącać. Tutaj, z tego co pamiętam, ciężką skrzynię już obgrabiłam. Tak jest. Człowiek, jestem Ingvar. Kowal i wytapiacz rudy. Czego chcesz? Chcę zostać wytapiaczem rudy. Ty? Nie masz czasu i cierpliwości, żeby zostać wytapiaczem. Znam takich jak ty. Zaczekaj, przekonasz się. Musiałbyś zostać czeladnikiem na przynajmniej 12 lat. Prawdopodobnie więcej. Masz tyle czasu? Nie za bardzo.
więc zapomnij o tym. Co muszę zrobić, żeby nauczyć się kuć broń z magicznej rudy? Zakładam, że chodzi ci o broń z czystej rudy. Broń dla bohaterów. Pewnie. A o cóż innego? Przede wszystkim będzie ci potrzebne doświadczenie. No i dobry nauczyciel. Pozostało tylko kilku, którzy znają tę sztukę. Wszyscy uczyli się u mnie. Więc co mam zrobić? Najpierw musimy odzyskać kopalnię. Wtedy pomyślimy, co dalej. Pomóż nam z kopalnią. Aha, czyli jednak najpierw kopalnia. Chcę ubić interes. Kiedy przybyli tu orkowie, musiałem zostawić prawie cały mój majątek w kopalni. Chętnie sprzedam ci te kilka rzeczy, które mi zostały. Pokaż mi swoje towary. Kurde, no. Niedobrze. To szczerze? Szczerze? To najpierw pójdziemy chyba jednak w te. Chryste, panie, jak to się nazywa? O Boże, zapomniałam. W zadania główne. Czyli pójdziemy do klasztoru. To nigdy do niczego nie dojdziemy. Dobra. Ciebie to nie obchodzi. Tutaj, piąta świątynia, Miksir. Ciebie to nie obchodzi. Nie dotarł do świątyni, krótka opowieść. Gdyby to było na to wygląda, takie łatwe. Czy to ty. Biblioteka, ale jeszcze na drugim końcu świata. Klasztor w Nordmarze. To do klasztoru będziemy szli. Co za tym idzie, musimy iść na klan ognia i potem odbić na klasztor. Tak zrobimy. Bardzo ładnie nam się wszystko zaczyna teraz spajać w całość. Gorzej już być nie wiem, człowieku, wie. Natomiast zrobimy tak, że się kimniemy. I możemy już dzisiaj też ruszać. Pomalutku. No nieźle. Nie spodziewałam się, że tak szybko wyruszymy. Spodziewałam się, że najpierw się nauczymy wytapiać broń, a później dopiero. Ale szczerze, na razie nie ma lepszej broni na czystą rudę. Podkreślam lepszej, bo ta nie jest lepsza, ten miecz runiczny. Chociaż no byłoby 130, nie? Ale ja też mam chyba 130 teraz. Ile ja mam tego damage'a? No tylko 5 różnicy by było. Wait a minute. Miecz runiczny. 210 siły wymaga. 210. Tylko 5 różnicy by było. To nie jest jakoś dużo. Chociaż jeszcze wykute własnymi rękami to jest w sumie 15. Czy ja źle liczę? Nie wiem, ale to nie jest jakaś duża różnica. To nie jest jeszcze ten moment, kiedy bym się tego uczyła. Chcę z tą świątynią zaczekać, bo mam inne plany. Kompletnie. Jeżeli o to chodzi. Dobra, wiemy, że żeby iść na klan ognia, to trzeba iść tędy. Może nawet nam się uda dotrzeć dzisiaj pod klan. Kto wie? Fajnie, że już w miarę się nauczyłam chodzić po tych bezdrożach. Fajne uczucie, tak wiecie, ogarniać, jak się ma iść. Dobra, tu były te szablozęby. O, tam jest w ogóle ten grobowiec. Zapomniałam o nim, że tam jest. Wydawało mi się, że tam z klanu ognia się idzie, ale nie. No tak, przecież przy klanie młota jest grobowiec. My na razie jeszcze nie ogarniamy kwestii grobowców przodków, bo nie dostaliśmy jeszcze na to zlecenia, a też nie chcę wykonywać tego z Einarem, tylko poczekać trochę. No i dobra. I tu mamy na klan młota. A ciekawe mnie, gdzie tam się idzie na dół. A, no tak, to też jest w sumie takie przejście trochę
na klan ognia. A my pójdziemy inną drogą. Tak jak nas prowadzi ten drogowskaz. Klan ognia. Nie będę wybijała wszystkiego po drodze, bo nie ma takiej potrzeby. Są nosorożce. Tu coś jest. A no właśnie, tam też jest właśnie droga do klanu ognia. Tylko ja mu chciałaś inną drogą. Czyli konkretnie właśnie tędy. Bo są tak jakby dwie ścieżki. Jak idziemy z Mortem, to właśnie idziemy tamtą. A jak idziemy samemu, to idziemy tędy. Klan ognia. Nie wiem, czy zauważyliście, ale nawet ta ścieżka jest po prostu taka pusta, nie? Po prostu możemy sobie bezpośrednio iść. Nikomu się nie dzieje żadna krzywda. Już w sumie jesteśmy. I na klasztor od razu. Tylko tutaj musimy uważać, bo jest obozowisko orków. O, i troll. I grobowiec. Coś mnie atakuje. Boję się, że to nie jest muzyczka od tego trolla. Ale chyba jednak jest. Nie, gobliny. A no tak. No i grobowiec oczywiście. Dobra, idziemy na klasztor bezpośrednio. O, proszę bardzo, ruda w krzakach schowana. Dzień dobry. Kopiemy od razu. No nie sądziłam, że dojdziemy dzisiaj w okolice klasztoru, a tutaj jednak nawet nam się udało. Co prawda zaraz będziemy odcinek kończyć, ale... damy radę sobie podejść kawałek. Tamten się nie skapie jeszcze. Dopiero teraz. Okej. Serio? Dobra, panie szabloząb. Lecimy. Tu jest kolejne obozowisko orków w ogóle. Tu jest naprawdę wokół klanu ognia tak nasrane tymi obozowiskami, że to się w pale nie mieści. Ale dobrze, idziemy na szczęście. Tu się idzie na klasztor. Dobra. Panie szaman, do widzenia. Nie sądziłam, że tak prędko dojdziemy do klasztoru, naprawdę. Okej. Okej, wilczki. Kolejna ruda i grób. Dobra. Chciałam kończyć, ale kurde, bym sobie podeszła chociaż delikatnie pod ten klasztor.
Dobra, najpierw rudę wykopiemy. Bo teraz trzeba zbierać 100 bryłek. Trochę nam to zajmie. W ogóle, jeszcze mamy dużo rzeczy do zrobienia. O, proszę bardzo, 4 sztuki rudy. Bardzo dobrze, bardzo ładnie. Moglibyśmy zakończyć w tym miejscu, ale ja się jeszcze przejdę kawałek. I tu jest właśnie też kolejne obozowisko. Pokonamy sobie te szablozęby. I myślę, że zakończymy odcinek w tym miejscu. Ponieważ tu już będziemy zaraz szli tak naprawdę na ten klasztor. Nawet będzie tabliczka. Tutaj jest w ogóle takie dziwne zejście, którego nie pamiętam kompletnie. O Jezu. Giniesz już czy jeszcze? No w końcu. Mamy na klasztor? Mamy, dobra. To moi drodzy, zakończymy sobie odcinek w tym miejscu. Dziękuję wam już serdecznie za oglądanie dzisiejszego materiału. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się, a w kolejnym odcinku będziemy się widzieć w klasztorze. Cześć!